Ewangelia Marka, rozdział 8. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: Żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj, na pustyni? Na ogół Galilea była gęsto zaludniona, ale Jezus znalazł jakieś miejsce pustynne i tam zgromadzili się ludzie, którzy chcieli Go słuchać. Przez 3 dni ich nauczał, wyczerpały się zapasy, a Jezus zatroszczył się o tych ludzi, bo rzeczywiście mogli stracić siły, zanim by przyszli gdzieś, gdzie mogliby kupić jedzenie. I zapytał ich: Ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. To słowo, które jest tutaj przetłumaczone jako pobłogosławiwszy, dosłownie oznacza dzięki uczyniwszy. Jezus dziękował Bogu za jedzenie. Chlebów było 7, czyli trochę więcej niż przy pierwszym rozmnożeniu. Mieli też 5 rybek i pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się i zebrali 7 koszów resztek chleba, które zbywały. Było ich zaś około 4000 i rozpuścił ich. Jezus rozmnażał chleb i ryby, czyli podstawowe jedzenie ludzi w Galilei. Resztek było trochę mniej niż za pierwszym razem, bo trochę mniej ludzi jadło, ale podobnie jak poprzednio, wszyscy się najedli i mogli wracać do swoich domów. Zaraz też wsiadł do łodzi z uczniami swoimi i przybył w okolice Dalmanuty. Nie udało się ustalić, gdzie znajdowała się Dalmanuta. Parę lat temu odkryto ruiny jakiegoś miasta na brzegu Jeziora Galilejskiego. Być może to właśnie jest Dalmanuta, o której wspomina Marek. I wyszli faryzeusze i poczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, rzekł: Czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Przeciwnicy Jezusa domagali się znaku z nieba niedługo po tym, kiedy dokonał wielkiego cudu. Nie chciało im się nawet sprawdzać, co Jezus robi. Oni z góry wiedzieli, że to oszust. Dlatego Jezus żadnego cudu wobec nich nie zrobił. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko 1 bochenek i nakazywał im, mówiąc: Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Słowa Jezusa o kwasie naprowadziły uczniów na myśl, że zapomnieli wziąć chleba. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: O czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Uczniowie nie byli zbyt pojętni. Myśleli tylko o tym, co ziemskie. Nie brali pod uwagę tego, że Jezus jest z nimi. Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? Podobnie jak faryzeusze, również uczniowie nie byli, choć z innych powodów, zbyt
lotni i nie bardzo rozumieli, z kim mają do czynienia. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, splunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go: czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł: spostrzegam ludzi, gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Jezus napluł w oczy tego ślepego, co mogło wzbudzić jego obrzydzenie. Być może to był taki sprawdzian, czy naprawdę chce być uzdrowiony. Jest to jedyny przypadek, kiedy uzdrowienie następuje jakby w dwóch etapach. Być może to jest taka alegoria stanu duchowego uczniów. Najpierw przejrzeli częściowo, kiedy rozpoznali w Jezusie Mesjasza, ale w pełni odzyskają duchowo wzrok dopiero po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego. I odesłał go do domu jego, nakazując: tylko do wsi nie wchodź. Chodziło o to, żeby nie rozgłosił o tym, że został uzdrowiony. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich: za kogo mnie ludzie uważają? A oni mu odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu: tyś jest Chrystus. I nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. Tylko uczniowie i inni ludzie, którzy chodzili z Jezusem, uznawali go za Mesjasza. Inni uważali go za kogoś niezwykłego, ale jednak nie za tego, który został zapowiedziany przez Stary Testament. Piotr mówił w imieniu wszystkich i też zadbał o to, żeby Marek nie zapisał tej pochwały, którą mu Jezus udzielił. Podobnie jak w opisie chodzenia po wodzie, też Marek pominął to, że Piotr wyszedł z łodzi i przez jakiś czas jednak po tej wodzie chodził, dopóki wierzył. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Piotr próbował narzucać Jezusowi swój ludzki sposób widzenia i postępowania. Nie rozumiał, że Jezus przyszedł właśnie po to, żeby umrzeć za nich. Dlatego Jezus nazwał go szatanem, bo przeszkadzał mu w pełnieniu jego misji. No i ośmielił się pouczać go. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Pójście za Jezusem wymaga całkowitego poświęcenia. Jeżeli ktoś będzie chciał siebie chronić, jeżeli będzie się o siebie bał, czyli uzna siebie za większą wartość niż Jezusa, to lepiej, żeby w ogóle nie chodził z Jezusem.
musi być gotów na poniesienie wszelkich strat. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, ale na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Tą utratą niekoniecznie musi być życie czy zdrowie, ale także dobre imię, opinia, ponieważ ogół może wyszydzić kogoś poważnie traktującego słowa Jezusa. Jeżeli ktoś będzie się wstydził iść za Nim, to Jezus też będzie się go kiedyś wstydził, kiedy będzie go rozliczał. Gdy kiedyś Pan powróci znów, i my też tam będziemy. Gdy kiedyś Pan powróci znów, gdy święci swój opuszczą grób, i my też tam będziemy. Gdy święci swój opuszczą grób, gdy Boga tron otoczą w grom, i my też tam będziemy. Gdy Boga tron otoczą w grom, gdy księgę swą otworzy Bóg, i my też tam będziemy. Gdy księgę swą otworzy Bóg, gdy po imieniu wezwie Pan, i my też tam będziemy. Gdy po imieniu wezwie Pan, gdy ucztę nam zgotuje Bóg, i my też zacznij pieśń, Alleluja.